100 przewodników przyjechało do Prudnika, to najzwyczajniej w świecie na całej ulicy Królowej Jadwigi wybiło korki. Nic na to nie poradzimy. Moi drodzy, jest mi bardzo miło was przywitać w gościnnych murach. Nie tylko Muzeum Ziemi Prudnickiej, ale w gościnnych murach Królewskiego Miasta Prudnika na rozpoczęciu sezonu przewodnickiego. Moi drodzy, czas to dla nas bowiem szczególny, ponieważ dokładnie 65 lat temu powołane do życia zostanie szacowna instytucja kultury, w której murach właśnie się znajdujecie, a zatem Muzeum Ziemi Prudnickiej. Dokładnie 65 lat temu do życia powołany zostanie za sprawą działających w Prudniku pasjonatów oddział PTTK Sudetów Wschodnich. Ale... 74? Przepraszam. Moi drodzy, i znowu 54 rok, czyli 70 lat temu powołany zostanie do życia pierwsza powojenna służba przewodnicka na obszarze Śląska Opolskiego, Klub Przewodników imieniem Jana Dobrego w Opolu. To wszystko dzieje się w 1954 i 59 roku. I z okazji tego między innymi turystycznego jubileuszu, który w Prudniku i na Opolszczyźnie zaprosiliśmy państwa do Prudnika. I moi drodzy, jako organizator owej imprezy mogę powiedzieć tylko jedno. Spodziewałem się, że będzie frekwencja, ale nie spodziewałem się, że będzie aż taka. Dlatego wypada mi jako organizatorowi, wam, koleżanki, koledzy, przyjaciele, bracia w przewodnictwie, podziękować, że dzisiaj jesteście. Oficjalnie rozpoczniemy. W waszych pięknych zestawach macie taką karteczkę z sznurkiem. Bardzo proszę, żebyśmy tę karteczkę ze sznurkiem wyciągnęli. Bo mówię przed mówcami, to doświadczonymi. Sam nim jestem. Ten warsztat zawsze szkolę, zawsze go ulepszam. Ale ja jestem tu, a wy jesteście tu. To jeszcze daleka droga. Ja po środku, gdzieś tam powiedzmy, może za jakiś czas będę. To niewątpliwie wielka przyjemność i zaszczyt mówić właśnie przed wami. Przywitać was na pięknej ziemi prudnickiej. Ziemi, która nie jednego oczarowała, a choćby w ten sposób, że nie jeden tutaj swoje losy związał. I Prudnik przez wiele lat był takim miejscem, gdzie szukało się żony i męża. To była jednostka wojskowa, duże zakłady produkcyjne. No mamy teraz taki czas trudny, kiedy po tych transformacjach lat 90. odbijamy się od tego nieszczęsnego momentu, kiedy przemysł nam się w Prudniku zawalił. Ale dalej Prudnik ma bardzo wiele uroku, ma wspaniałych ludzi. Mamy takie hasło, w którym cały czas żyjemy, że Prudnik to my. Od początku twierdzę, że to nie mury, piękne notabene, ale to ludzie tworzą klimat miasta i miejsc. Więc mamy Marcina, mamy Basię, mamy tutaj wielu, wielu wspaniałych ludzi, którzy turystykę rozwijają, muzealnictwo, ale mamy też wspaniałych ludzi, którzy tworzą przyjazny klimat dla mieszkańców. I chciałbym, żebyście ten klimat stąd wywieźli. Chciałbym, żebyście się poczuli wyjątkowo dzisiaj, ale nie tylko. Zapraszam was przy każdej okazji, jeżeli organizujecie wyjazdy, aby ten Prudnik na mapie waszych tras turystycznych znalazł się. Marcin w szczegółach na pewno was tutaj wzbogaci. Ma dużą wiedzę, ma bogate informacje, więc może się podzielić i będziecie mogli też to miejsce pięknie promować i pięknie zaprezentować nasz piękny Dolny Śląsk i Opolski Śląsk. W Prudniku są duże imprezy związane z promocją miasta. Mamy memoriał Stanisława Szozdy, mamy kardynała Wyszyńskiego, który był uwięziony. Mamy jazz festiwal w sierpniu. W tym roku mamy Tour de Polonii, Metę. Także staramy się dać wam takie narzędzia, które będziecie mogli w swojej pracy wykorzystać. Zachęcam, połączmy jedno z drugim. Pracę z przyjemnością. I cieszę się jeszcze raz, że jesteście na ziemi prudnickiej. I serdecznie, serdecznie was witam.
Prudnik to my, Prudnik to też po części wy. Wszystkiego dobrego. Podobnie jak burmistrz, no muszę się powtórzyć, gdyż jestem bardzo zadowolona, że przyjechaliście do Prudnika, że będziecie teraz jakby ambasadorami naszego miasta i to, co dzisiaj zobaczycie i usłyszycie, przeniesiecie potem na swój grunt i na pewno będzie to procentowało, gdyż sprowadzicie do nas nasze grupy. A oprócz tych imprez, co powiedział pan burmistrz, ja was wszystkich zapraszam na Prudnicki Maraton Pieszy. Jest to ogromna impreza. Jest rajd maluchów. Zapraszam was do udziału z dziećmi, z wnukami. Jest to impreza na prawie 4000 osób. I zwiedzając nasze miasto, przekonacie się, że mamy naprawdę wiele perełek wartych pokazania innym. Także cieszę się bardzo, że jesteście i zapraszam również do odwiedzania naszego miasta w przyszłości. Dziękuję. Cieszę, że rozpoczęcie sezonu w tym roku jest właśnie w Prudniku ze względu na tę okrągłą rocznicę i ze względu na to, że była zamówiona pogoda piękna. Zaczęliśmy, moi drodzy, w sumie wcześniej wszystko, także dziękujemy też księdzu, którego mamy tutaj na pewno na sali, za to, że nam tak pięknie opowiedział w naszym pokazanie, które nie wszyscy słyszeli nawiązać, moi drodzy, że żeby po prostu się dobrze bawić, schować wszystkie żale, wszystkie animozje i po prostu, żebyśmy byli jedną wielką przewodnicką rodziną. Myślę, że wszystko. Moi drodzy. Moi drodzy, ale każdy jubileusz, jakikolwiek by nie był, ma pewnego rodzaju cechy wspólne. A mianowicie jest to czas, kiedy z dumą patrzymy w przeszłość. Wyciągamy z tej przeszłości wnioski, aby z ufnością budować przyszłość. Wspominamy najgorszą grupę, najlepszą grupę, największego safandułę, najmniejszego, upierdliwca większego i mniejszego, ale pamiętamy też ludzi, dzięki którym się ubogaciliśmy. Pamiętamy też o tych ludziach, którzy budowali samorząd, budowali kadry, którzy niejednokrotnie byli naszymi nauczycielami i których odwzorowani niejednokrotnie jesteśmy, których jesteśmy odbiciem. I moi drodzy, dzisiejszy dzień to jest taki czas, kiedy chcieliśmy też z Andrzejem, który występuje dzisiaj w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego, uhonorować nieobecną nam dzisiaj koleżankę, ale kobietę, która od 1954 roku tworzyła pierwszą kadrę przewodnicką na Opolszczyźnie, która do dnia dzisiejszego oprowadza, a która niestety dzisiaj nie może być z nami obecna. Bardzo poproszę, aby kolega Zbyszek Perda odebrał wyróżnienie dla koleżanki Ireny Krasickiej. List gratulacyjny od marszałka pozwolę sobie przytoczyć z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych. Składam pani w imieniu własnym oraz całego zarządu województwa dolnośląskiego serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasowy wkład w rozwój turystyki na Dolnym Śląsku. Przewodnicy turystyczni przez swoje działania od wielu lat przyczyniają się do promowania pozytywnego wizerunku naszego regionu jako miejsca atrakcyjnego krajoznawczo poprzez prezentację jego przyrody, zabytków i dziedzictwa kulturowego turystom polskim i zagranicznym. Za zaangażowanie i rzetelną pracę chciałbym serdecznie pani podziękować. Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, pogody ducha, a także wielu wspaniałych chwil na turystycznych szlakach. I podpisał się członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Krzysztof Maj. Moi drodzy, to niektórzy dostawali w czasie Międzynarodowego Dnia Przewodnika, który w tym roku obchodziliśmy tradycyjnie we Wrocławiu w Zajezdni. Natomiast myślę, że koleżankę Irenkę wszyscy znamy. Myślę, że nie ma chyba na tej sali kogoś, kto by nie znał Irenki. Więc myślę, że duże brawa tak zaocznie dla niej i Zbyszek przekaże. Osobiście postanowiłem, że dzisiaj uhonorujemy trzy osoby. Trzy osoby, proszę państwa, w trzech różnych kategoriach. W odniesieniu do dzisiejszej imprezy. W jaki sposób? Moi drodzy, pierwsza nagroda brzmi napędzący jeżu. Moi drodzy, Zbyszek Szumiec zapisał się 40 minut po ogłoszeniu, że będzie dzisiaj impreza. (Głosy)
Lewego. Dziękuję. Moi drodzy Państwo, druga kategoria, która w dniu dzisiejszym też się bardzo mocno wyróżniła, to jest, moi drodzy, modelowy werbunkowy. Koleżanka odbierze w imieniu grupy wrocławskiej Barbara Kopydłowska. Największa siła. Basi nikomu przedstawiać nie trzeba. Basi. Brawo. Brawo, brawo. Moi drodzy, i czymże byłby mężczyzna bez swojej nieocenionej żony? Dlatego, moi drodzy, ostatnie wyróżnienie pod tytułem Ostatni będą pierwszymi, kolega Maciej Cymbalski, dla którego żona miejsce jeszcze wczoraj załatwiła. Nie wiem, czy to ostatni będą pierwszymi, czy na odwrót. Dziękuję uprzejmie, nie spodziewałem się. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, grupa z pieczątkami okrągłymi zwiedza ze mną. Ja będę grupie z pieczątkami okrągłymi towarzyszył. Natomiast poproszę koleżankę Ewelinę Dumin-Pinkowską. To jest nasza wdowa. Ponieważ, moi drodzy, piecząteczki nasze prostokątne będą zwiedzały z Ewelinką. I moi mili, o godzinie 13 spotykamy się na zewnątrz przed muzeum, dzielimy się na grupy, pobieramy turgajdy, ci co z was nie mają, nadajemy na dwóch różnych kanałach, ja nadaję na Borewiczu 07, tudzież mówiąc w tradycji zachodniej James Bond. Jak to woli? Moi drodzy, natomiast Ewelinka będzie nadawała na swoim kanale 02. Realizujemy ten sam program. Wszyscy z was zobaczą to samo, ale dzielimy się na dwie grupy, aby w obiektach się najzwyczajniej w świecie nie zdeptać. Moi drodzy, tymczasem, korzystając z tego, iż jesteśmy w gościnnych murach Muzeum Ziemi Prudnickiej, musimy z tyłu głowy mieć, iż dziedzictwo kulturowe Ziemi Prudnickiej to nie tylko zabytki, ale to również dziedzictwo niematerialne. I mając na względzie kultywowanie owego dziedzictwa, za chwileczkę będziemy mogli się poczęstować, napić wody i zjeść tradycyjny kołacz śląski, czy w zasadzie krajankę, którą mamy jabłkową, serową i z makiem. I do tego wszystkiego, moi drodzy, szpajzę. Dzisiaj już coraz rzadziej szpajza występująca. Uspokajam. I wczoraj jak z żoną rozmawiałem, jak to wytłumaczyć, co to jest szpajza. Moi drodzy, to tak mówiąc chałupniczo, mascarpone cytrynowe albo czekoladowe. Taki deser bity z surowych jaj, z dodaniem żelatyny, z dodaniem składnika, który nadaje nam charakter czekoladowy albo cytrynowy. Charakterystyczny dla górnośląskiego regionu. Ja bym to odpowiedział, szpajza to szpajza. I trzeba zjeść. Mówiąc innymi słowy, nie dzielmy włosa na toby. Dlatego, moi drodzy, korzystajmy pół godziny dla... ...posiada mury miejskie, na pewno od 1399 roku, bo wtedy w pierwszym roku te pochodzą z wieku XVI. Natomiast wąska wieża po prawej stronie jest wyraźnie nadbudowana 100 lat później, czyli jest z wieku XVI. Moi drodzy, wieża duża po lewej stronie katowska, wieża mała po lewej stronie duża katowska, po prawej mała więzienna. Ponieważ, moi drodzy, duże otwory na wieży, którą widzimy, nazywaną katowską.